Dzisiaj przekonali się o tym piłkarze Widzewa. Łodzianie kilkakrotnie atakowali bramkę Amiki, jednak za każdym razem znakomicie interweniował Strużyński. Bramkarza drużyny gości udało się pokonać dopiero w 22 minucie spotkania. Uczynił to Mirosław Szymkowiak. 10 minut później przed szansą na wyrównanie stanął zespół z Wronek. Arkadiusz Onyszko dwukrotnie odbijał mocno uderzaną piłkę. Po trzecim strzale piłkę z bramki wybił Zbigniew Czajkowski. W 39 minucie spotkania po drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić Mirosław Siara. Goście grali w dziesiątkę, ale i tak zdołali wyrównać. Uczynił to w 61 minucie znów Mirosław Szymkowiak. Zatem spotkanie to miało charakterów Strużyńskiego i Szymkowiaka. Remis 1-1 jest wynikiem sprawiedliwym.